Was wszystkich serdecznie i zapraszam do ulubieńców tego miesiąca, czyli miesiąca kwietnia, i będą to ulubieńcy zarówno kosmetyczni, jak i niekosmetyczne, niekosmetyczni, i cieszę się, że mogłam wreszcie zmienić tło, jesteśmy w kuchni i jest swojsko, są tulipany, mam nadzieję, że Wam się podoba, że chociaż trochę odmieniłam to tło, ponieważ tamto wydaje mi się, że mogło Wam się już znudzić. Pierwszym kosmetykiem, jaki chciałabym Wam pokazać, będzie spray do włosów, który ma chronić nasze włosy przed gorącą, wysoką temperaturą. Jest to taki spray z Got to Be, ze Schwarzkopf'a, i jest bardzo fajny. Wydaje mi się, że dużo lepszy od tych, których pokazywałam Wam we wcześniejszych filmach. Jest co prawda droższy, bo kosztuje około 20 zł, ale jest to 200 ml, jest bardzo wydajny. Na moje włosy, mimo że są długie, nie idzie tego produktu aż tak wiele i bardzo fajnie chroni przed tą temperaturą. Włosy fajnie się później zachowują. W każdym bądź razie bardzo fajny produkt. Polecam, jest to mój ulubieniec tego miesiąca, używałam go namiętnie przy każdym suszeniu włosów, także polecam. Następnym produktem, który chciałabym Wam pokazać, jest krem do rąk z Kolastyny. Ja już kupiłam sobie następny, jest to niekwestionowany mój ulubieniec tego miesiąca i na pewno będę go jeszcze używać długo, ponieważ fajnie się wchłania. Nie ma takiego wrażenia, że te ręce są poklejone, że trzeba czekać, aby ten krem wysechł na naszych dłoniach, i jest bardzo przyjemny w użytkowaniu. Kosztuje chyba około 5 zł na promocji, jakoś tak. Następnym ulubieńcem jest maskara z Miss Sporty. Ja ją używałam już jakiś czas temu, ale teraz do niej powróciłam, jestem z niej bardzo zadowolona. Uważam, że za te pieniądze na pewno warto ją spróbować. Jest to koszt około 10 zł, nie pamiętam dokładnie ile. Kupiłam ją w Hebe i myślę, że jeszcze nieraz do niej wrócę. Fajnie wydłuża rzęsy, ma szczoteczkę silikonową, czyli taką jak ja lubię. Następnym ulubieńcem jest szminka z Icor. Jest to szminka firmy Excellent i jest to szminka, która na pewno gościła na moich ustach przynajmniej co drugi dzień w tym miesiącu. Jest to szminka, którą kupiłam na targach kosmetycznych i wygląda ona tak. Jest koloru żółtego, aczkolwiek na ustach zachowuje się w zależności od pigmentacji naszych ust zupełnie inaczej. Tak na ustach wygląda na taki malinowy, różowy, coś takiego. Można stopniować jakby krycie i kolor, ponieważ jedna warstwa daje taki delikatny efekt różu na ustach, a przy trzech warstwach jest to już taka mocna fuksja, można powiedzieć. Jest bardzo fajna, utrzymuje się długo, trzeba ją naprawdę mocno ścierać, aby zeszła z ust. Nie zostawia żadnych odcisków na szklankach, ubraniach, czymkolwiek. Bardzo fajna i polecam. Następnym ulubieńcem jest to ulubieńc z serii jedzeniowych ulubieńców. Będzie to herbata Lipton o smaku Strawberry Cupcake. Jest to zielona herbata. Jest bardzo fajna. Naprawdę, wypróbujcie sobie ją. Pachnie nieziemsko, smakuje nieziemsko. Jest naprawdę bardzo fajna. Także polecam. Ogólnie te herbaty są fajne, te z Liptona. Kolejnym ulubieńcem, ale na pewno już znacie te produkty, są świeczki z Biedronki, które mam o smaku, o zapachu owoców cytrusowych i o zapachu lawendy. Są naprawdę bardzo fajne, mocno pachną. Jest to na pewno jakaś odskocznia od tych Yankee Candle i tym podobnych. I są na pewno dużo tańsze, więc ja uważam, że naprawdę warto przy takich codziennych paleniach, bo ja naprawdę palę sporo tych świeczek, myślę, że to jest fajna alternatywa. I ostatnim ulubieńcem, z tym, że to już jest ulubieniec muzyczny, będzie piosenka, która kojarzy mi się niesamowicie z wakacjami, z morzem, z relaksem. I jak jej słucham, zamykam oczy, to widzę fale, ludzi na plaży, naprawdę jest bardzo fajna. I teraz Wam puszczę. Jest to piosenka, która się nazywa Waves.
podam, jak ona się nazywa dokładnie na dole, ale pewnie ją znacie. Nie jest tych produktów zbyt wiele, ale chciałam dać tylko takie, które naprawdę są moimi ulubieńcami, a nie iść na ilość i szukać jakichś produktów, które wcale mi się nie sprawdziły jakoś super. Więc to jest parę rzeczy, ale takich, które naprawdę używałam cały czas, namiętnie przez ten miesiąc, które mogę z czystym sercem Wam polecić. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!